Better Software Design to podcast o projektowaniu oprogramowania. Wraz z moimi gośćmi rozmawiamy o architekturze, szczegółach implementacyjnych i wyzwaniach z tym związanych. Jeśli interesujesz się tworzeniem oprogramowania, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam na odcinek. Dzisiaj w moim gościem podcaście jest znowu Kuba, Pilimon. Cześć, Kuba. Cześć, Mariusz, cześć wszystkim. No, powiem ci, że już kawałek czasu cię to nie było. Sprawdziłem wcześniej na liście odcinków, na liście epizodów i wydaje mi się, że ostatni raz byłeś w podcaście w odcinku 16, to jest ponad rok temu. Długo. <grym> bym, <grym> że 6 miesięcy max. No, ja miałem wrażenie, że to wiesz, że to wczoraj było. Może dlatego, że często spotykamy się u ciebie, tylko w innych celach teraz. Ostatnio. <grym> Właśnie, tak troszeczkę nawiązujesz do Legacy Fightera, ale to. Temat na zupełnie inną rozmowę. Powiedz, Kuba, co tam u Ciebie słychać, zanim wejdziemy wiesz w temat. Słyszałem ostatnio, że właśnie to legacje tak polubiłeś, że postanowiłeś się <noise> zwiedzać jakieś 8 tysięczniki, bo tak taką wiesz, taką miętę poczułeś do takiego klimatu. Tak, ośmiotysięczniki w pracy, w życiu. Może nie ośmiotysięczniki, ale byłem w Nepalu yy, na prawie sześciotysięczniku. I dużo, dużo takich właśnie konotacji z systemami legacji miałem m.in. Ośmiu tysięczniki słynne, które oglądałem, między innymi z Base Camp Everestu, z Base Campu Everestu, oglądałem Everest, może 8 mm -hmm. tysięcy i inne pary jeszcze, 8 tysięczników, ale też taka ciekawostka, nie wiem czy kojarzy, że takie zwierzę jak, mm -hmm. jak mm -hmm. zwyczajny, czyli taki duży ssak z rodziny chyba tak. wołowatych, bardzo popularny w tamtych rejonach, w wyższych partiach już Himalajskich. Używany innymi jako środek transportowy do ciężkich materiałów. Tam ciężko jakikolwiek inny środek, chyba że droga powietrzna, która jest droga. Droga powietrzna, która jest droga, tak wyszło. W sensie nie tak. Kontekst is the key. Tak. Oraz tam budynki są z kamienia często, albo jakieś sklejki, no i one mają jakąś architekturę. I ta architektura w jakimś czasie nie sprawdza się w warunkach. Które nastały parę lat później po wybudowie, tak jak w systemach Legacy, jak, a właściwie jego odchody wysuszone, służyły do żeby niektóre dziury w naszej architekturze. I tak jak też miałem konotacje z tym, co my robimy z naszym kodem. Zalepiamy różnymi miejsc, różne miejsca jakimiś kawałkami niezbyt dobrego kodu. Są tutaj, słynne fawele architektur to tak. będzie zaraz jak development. Jak tak? development. To nie jest zawsze zło oczywiście, bo mm -hmm. to rozwiązuje mm -hmm. jakiś problem w bardzo tanie, tani sposób. Y na zalepianie tych dziur I, i chyba z tego, co zrozumiałem, porozmawiałem z paroma Nepalczykami, dosyć trwały, więc jest OK. Może mm -hmm. nie ale jakoś działa. działa Słuchaj, chciałem, o czymś chciałem dzisiaj z tobą porozmawiać, bo jakiś czas temu, <grym> no już prawie ponad rok, aż wstyd mówić, tutaj zacząłem taką miniserię odnośnie wzorców takiego implementacyjnego DDD i do tej pory się pojawił tutaj Value Object, a jednocześnie tutaj dzięki słuchaczom, którzy ciągle pingują, nadszedł czas na, na, na kolejny temat. I wiesz co, może nie chciałem znowu tutaj poruszać tematu agregatów, bo, bo ten temat już wielokrotnie czy z tobą, czy, czy ze Sławkiem um, mieliśmy okazję tutaj poruszać. Ja chciałem się skupić na innym, z wzorców, na wzorcu serwisu. Um, czym to jest, jak to identyfikować, czym tam to może pomóc? No i to właśnie zastanawiam się, czym jest właściwie ten serwis. To jakbyśmy tylko wiesz, popatrzyli na sam rzeczownik serwis, to bez tego przymiotnika, o jakim serwisie my mówimy, to w rzeczywistości wiesz, możemy mówić o serwisie aplikacyjnym, serwisie domenowym, serwisie wstrzykniętym do kontenera Dependency Injection. My się dzisiaj tutaj skupiamy tylko i wyłącznie na serwisie domenowym. I w sumie takie wiesz, pytanie od razu z Google Rury, to czym właściwie jest ten serwis? O, mm, <laughs> <czym> jest serwis <laughs> bez <dobrowy>? <laughs> Jest to część kodu, która enkapsuje logikę domenową, to jest bardzo ważne logikę domenową. I ta logika niezbyt bardzo pasuje nam do, do miejsc, które już mamy w naszej architekturze sorry, w naszym modelu, czyli na przykład wodoobjekty, Ancy, czy agregaty, gdzie naturalnie wpychamy różną logikę domenową, zmienniki mhm. i tak dalej. I one mamy te wysepki już takie y, dosyć można powiedzieć, autonomiczne agregaty, które w środku mają razem ze sobą jakoś czasem muszą rozmawiać. No, i ta logika rozmów między tymi agregatami nie pasuje nam do żadnego z agregatów. Więc tworzymy taki trochę sztuczny byt nad, nad tymi agregatami, który mm, nie chcę powiedzieć koordynuje, żeby nie mylić ze wzorcem orkiestracji czy koordynacji, ale mm, komunikuje kilka agregatów ze sobą, żeby taką logikę wykonać. Nie chcemy tego wpychać do jednego agregatu ani do drugiego, żeby mieć ciągle niski coupling pomiędzy nimi. No ale ktoś to musi wykonać, mm. więc tworzymy mm -hmm. taki sztuczny byt. No właśnie tak jak Nad... powiedziałeś, to pierwszym się łożę, że w sumie tak w mamy logikę. To wiesz, jak wizualnie ona ciągle może być, nie wiem, w postaci jakichś ifów, tak? czy pentelek i tak dalej, natomiast jej, jakby takie znaczenie, co ona właściwie oznacza, jest tak odmienne, że czasem zdecyduje się właśnie, żeby to włożyć do wali obiektu. No przykładowo, kiedy zobaczę, że jakieś tam dwa parametry, czy trzy, jakiś tam zestaw danych, będzie, nie wiem, logicznie tworzył dopiero pewną tą konceptualną całość, do agregatu włożę te rzeczy, które się, nie wiem, na przykład zmieniają zawsze razem, w oparciu właśnie o te, o te niezmienniki, inwarianty. A tutaj mówisz o takiej logice, która zakłada, że ja. Nie jestem w stanie tego włożyć ani do wali objectu, ani do, do agregatu, ponieważ to, co to, to, ta logika opisuje w rzeczywistości, jest szersze, bo muszę na przykład koordynować zmiany, nie wiem, w dwóch, trzech agregatach. Jednocześnie, w sumie ta logika też nie pasuje, na przykład do NC. Mm -hmm. Nie ma takiego, wiesz, worka na dane, który, który gdzieś tam ma tożsamość, który muszę śledzić, który pewnie kiedyś w jakimś tam innym jeszcze odcinku tutaj postaramy się rozpracować. Jednocześnie, jest to jest też taka logika, tak jak mówisz, tego tego, tej orkiestracji, bo. No właśnie, czym ja w sumie się zajmę, wiesz, w tym takim, w tym, w tym serwisie domenowym? Czy tutaj w tym serwisie będę się zajmował na przykład, nie wiem, wyciąganie tych obiektów z bazy, tych agregatów, bo ja muszę je jakoś tam pozmieniać i ta zmiana tych agregatów może być jakoś tam ze sobą, powiedzmy, spójnie, a potem będę to zapisywał? Czy jednak w tym umieszczę jakąś inną jednak logikę? W idealnym świecie nie będziesz wyjmował z repozytorium niczego, tylko dostaniesz na wejściu takiego serwisu wszystko, wszystko, co potrzebujesz z warstwy domenowej. Stąd też fakt, że serwis domenowy należy do warstwy domenowej. Nie ma zależności do zewnętrznych komponentów, ani do repo, ani do infrastruktury, ani do serwisów jakichś tam tak zwanych third party. nie będziesz tam nic robił tego typu. Między innymi dzięki temu, dyskując yy, testowalność, tak? to można powiedzieć, że one są bezstanowe. Dostają one wejście, powiedzmy, dwa agregaty, wykonują jakieś, jakieś zapytania na, na pierwszym i akcje na drugim, pamiętając o tej już słynnej zasadzie, że jeden agregat z transakcji. M może posłużymy się jakimś przykładem, byłoby mm -hmm. pewnie łatwiej. Mm -hmm. Często używam takiego przykładu szkoleniowego, że masz kartę kredytową, ona ma jakieś niezmienniki swoje. Modelowałeś to x lat, albo x miesięcy, jest dobry model, e autonomiczna karta kredytowa, która ma jakieś tam niezmienniki, ile możesz wypłacić, ile możesz spłacić i tak dalej. Przetestowana, wszystko fajnie. No i teraz dochodzą drugie wymagania, typu Twoja żona albo ktoś inny może wypłatać z tej samej karty, więc mamy logikę przynależ... Logikę, jak to nazwać? Właścicielstwa karty, o. Że ja mogę dzielić się kartą z Tobą, i tak dalej, i tak dalej. I tam też są jakieś niezmienniki, na przykład może dzielić się kartą z trzema osobami, z czterema, albo jak jesteś VIP-em, to z dziesięcioma różne rzeczy mogą się dziać. Więc możesz dwa nie zadać agregaty. Na a teraz wypłacasz z karty i za każdym razem musisz spytać się, czy ty masz właścicielstwo do tej karty, cokolwiek na niej nie robisz. Więc ta, to właścicielstwo wpadłoby ci do karty, więc masz już raz, że dużo dodatkowego kodu w tej karcie, prawda, bo musisz sprawdzić, czy masz właścicielstwo. Wszystkie testy, które napisałeś na niezmienniki z balansem zmieniają się o właścicielstwo, więc będziesz musiał to, te testy pozmieniać. Um. W drugą stronę, jak gdybyś dodał do właścicielstwa kartę, to też brzmi raz, mega sztucznie, dwa, masz ten sam problem z testami, z roz, rozrastającym się obiektem, więc w idealnym świecie nie chcesz tego łączyć. Mm -hmm. One mają o sobie nie wiedzieć, więc są ciągle niepowiązane, mogą się rozwijać swoim tempem, no ale ktoś musi wypłacać z tej karty, więc masz ten serwis domenowy, który wypłaca, sprawdza właścicielstwo, dostaje na wejściu już um, oba parametry, czyli właścicielstwo i, i kartę, sprawdza, czy możesz, czy ty możesz i wykonuje akcję na karcie. Jak się udało, to tak, jak nie, to, to sorry, ale się nie uda. A co do tych zależności do repo, do serwisów wewnętrznych, mówiliśmy o tej logice koordynacyjnej, czy orkiestrującej, proces biznesowy, a nie domenową logikę, czyli logikę procesową bardziej, to serwis aplikacyjny, o tym pewnie będziesz też nagrywał kiedyś. No to kiedyś jak... jeszcze mam nadzieję, że może, może z tobą tutaj pozmieram na ten temat. Czyli jeżeli chciałbym taki serwis przetestować, no to w sumie to, że w ogóle nie opuszczam pamięci, wszystko się dzieje tak naprawdę jakby w pamięci operacyjnej, bo te dane zostały wcześniej wyciągnięte i włożone do, do mojego serwisu, jako tam argumenty mojej metody. To pozwala mi tak naprawdę nawet taką skomplikowaną o, logikę, łączącą kilka agregatów, potencjalnie przetestować tak naprawdę testem jednostkowym, więc tak. w sumie całkiem fajny zysk z takiego, z takiego designu. W zasadzie też posługuję takim przykładem, um, jakby też może z gatunku jakby tej domeny finansowej, typu przykładowo. Wziąłeś pożyczkę, i teraz na przykład, nie wiem, wziąłeś pierwszą pożyczkę, drugą, trzecią, i masz ich kilka, i chciałbyś tak naprawdę, nie wiem, może jak skonsolidować, połączyć je. No i w tym wypadku na wejściu mogłeś tak naprawdę dostać kilka tych pożyczek, na wyjściu po jakiejś konsolidacji masz zestaw nowych pożyczek. Więc potencjalnie, czy to też by się tak kwalifikowało, według ciebie, żeby to umieścić właśnie w takim serwisie? W tak, daje, bo zawsze to te akcje będą szły. W jakiejś kolejności. Mm -hmm. Bo o co chodzi? Żeby nie powtarzać też kodu, tak? Żeby nie zapomnieć zawołać jakiegoś zapytania na jednym agregacie, zanim zawołasz na drugim jakąś komendę. Tak, bo tu się w sumie kilka zmieni, nie? Bo tak. tutaj pewnie te pożyczki muszę jakoś tam pozakańczać, wyciągnąć jakieś Dokładnie. oprocentowanie. Tutaj te nowe wytworzyć na podstawie tego, co no, no, wydaje się, że jest takiego kawałku kodu, kurczę, no, kawałek do napisania. Jest, mm -hmm. to domenowa, yy, jest to logika domenowa, która się nie powtarzać. Inaczej jest to logika demonowa, która składa się z kilku linii kodów w różnych, z różnych tych niezależnych wysepek, zwanych agregatami, powiedzmy która będzie się powtarzać w różnych miejscach, bo będziesz to wykonywał pewnie wiele razy. Więc chciałbyś mieć abstrakcję na to O. Tylko, że ona jest trochę sztuczna, zauważmy. To jest właśnie trochę koszt tworzenia takich serwisów domenowych. Tak w myśl idei programowania obiektowego, z którego jak wiadomo dużo czerpie Domain Divin Design, tej części taktycznej szczególnie. Szukamy tych obiektów, które jakoś, jakieś odwzorowanie w rzeczywistości mają. To nie jest do końca prawda w OOP, no ale generalnie szukamy Odzwierciedlenia, lub jakiejś abstrakcji, prawda? Którą możemy sobie wyobrazić mm -hmm. w świecie mm -hmm. rzeczywistym też. Natomiast y Serwis domenowy to jest coś co nie istnieje, tak? To jest, nie mogę powiedzieć, że istnieje serwis domenowy do konsolidacji pożyczek. Nie ma czegoś takiego, tak? W, w świecie rzeczywistym. Tak jak jest pożyczka, abstrakcyjnie mogę powiedzieć, że jest taki byt. Jest e, seria pożyczek czy, czy odsetka tak dalej. No tego serwisu no nie ma. To jest ten, ten obiekt, <laughs> który tworzymy jest sztuczny, prawda? W sumie tak w sumie, że się jest taki kamyczek do tego hmm. krótkie. zastanawiam się właśnie co jak miał tak wiesz palcem wskazać, nie? Załóżmy w tym w tej organizacji, co to właściwie jest ten serwis, nie? To bym powiedział, że to jest w sumie to jest ten czas, który dana osoba spędza, tak, tak naprawdę wiesz, przekładając papiery i wypełniając, mhm. um, jakby kończąc pewne pożyczki i, i, i tworząc nowe. Więc to jest ten, ten okres czasu, w tym coś się zmienia. Nie? Mhm. Albo ja... funkcja jego rola tej tak. osoby, która koordynuje te, te papiery, prawda? Mhm. To są agregatami. Tak o tym można myśleć. To jest dobre porównanie. I w sumie teraz mi przychodzi do głowy zasada graspa jedna: pure fabrication. Czyli. Mhm. GRAS dla słuchaczy to jest taka lista bardzo dobrych zasad projektowania systemów. Jedna z nich, to właśnie Pure Fabrication. To jest taki lepszy solid ogólnie ten GRAS, bo można by taki sensowniejszy. Tak, General Responsibility Assignment to czym patron? Generalne tak. wzorce przywizania. 9 wzorców. Do klas. Tak, to jest. są w rzeczywistości wzorcami, tak wiesz, takimi, jak to rozumiemy w kontekście np. wzorców projektowych, ale takimi zasadami, których warto się trzymać. Nie? I Pure Dokładnie. Fabrication jest jednym z nich. Czyli taki sztuczny byt, który nam. Mm. Zwiększa, sorry, zmniejsza wiązanie między klasami, zwiększa troszkę kohezję. Um, ale jest sztuczny, tak? Jest pure, fab fabricate, pure Fabricated. Nie istnieje hmm. w świecie. Ja nie mogę go pokazać palcem w tym biznesie. Nie? No dobra, to, tutaj, to skoro wiemy, czym się właściwie taki serwis zajmuje, no to mi się rodzi kolejne pytanie: to jak mam go znaleźć w mojej domenie? To pierwszą wskazówką jest to, że widzę w moim projekcie, w mojej domenie, kawałek logiki, która będzie bardzo trudno do osadzenia w value bo nie pasuje, bo nie pasuje też do agregatu, nie pasuje też mi do NC. Dobra, mm -hmm. to jest tak bardzo, bardzo ogólne, nie? A jeszcze jedna taka charakterystyka, która mi tutaj się nasuwa, to jest to, że to jest bezstanowe, nie mam żadnego stanu tego, tego serwisu, który muszę utrwalać w bazie danych, więc klasa nie będzie miała oczywiście mm. identyfikatora, nie? To jakby to już tak. widzę, na co mi się to przełoży. – Cykl życia. – A jak to identyfikować? Wiesz, wchodzę do projektu mhm. a, i zderzam się z kodem, ewentualnie z wymaganiami. Skąd mam się dowiedzieć, że, że, że faktycznie ten kawałek tych wymagań mógłbym zaimplementować jako np. serwis domenowy? Okej. Okay. Dobre pytanie. Tak myślę, mi powstają te serwisy domenowe zazwyczaj przez dyskomfort. To jest w ogóle taka democja, którą często używam <laughs> przy projektowaniu. Jak coś nie pasuje mi, to znaczy, że muszę szukać gdzie indziej. No i właśnie mam te trzy czy dwa agregaty. Załóżmy trzy, żeby tak trochę skomplikować ten przykład. Um, nie wiem, mam jakiś agregat właśnie właścicielstwa karty, mam samą kartę i mam jeszcze jakieś odsetkowe Załóżmy, że tak mi wyszło z modelowania, okej? Okay? No i muszę wypłacić z karty, ale najpierw muszę sprawdzić, czy, um, czy, 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 czy mógłbym to zrobić, czy jestem właścicielem, czy mam prawo. Um, potem, czy mam kasę, a następnie jeszcze sprawdzić, jaką politykę odsetek powinienem naliczyć, coś w tym stylu, albo czy w ogóle jeszcze naliczyć odsetki. Nie niech będą te dwa agregaty w transakcji nawet, już to tę regułę świadomie. Mam te trzy wyspy, które są bardzo ładne, fajnie przetestowane, no i teraz implementuję te wymagania, powiązania między wyspami. No i zastanawiam się, dobra, to który agregat teraz będzie to robił? No i patrzę na kartę, musi dostać w parametrze wejściowym jakoś przy wypłacie i właścicielstwo, i odsetki, i muszę coś na nim zawołać. Kolejne IFY mi tam powstają. Wszystkie testy mi się wysypują na te, na te moje mm -hmm, do tej mm. pory stworzone wypłaty w karcie, które sprawdzały tylko balans albo jakieś tam inne zbiorniki związane z balansem. No to ile dalej? Wchodzę sobie do właścicielstwa. Mam ten sam problem. Albo czytelności, wielkości obiektu. I bardzo bym nie chciał, żeby one się rozrastały. Jeszcze koledzy, koleżanki krzyczą na mnie na no, kurrybiu, że tak wiesz, powiązają te obiekty ze sobą, bo wcześniej były takie fajne, niezależne. Mogłem je wziąć drag and dropem i przenieść, a teraz nie mogę, bo mam powiązane koleżanki. No mm -hmm. kapling, jak wiadomo, jakimś, jakimś jest konieczne, ale no, unikajmy go jakiegoś. Po pewnym czasie boli. Tak. Więc wtedy sobie myślę, że to może jest coś, co mogłoby to robić za mnie. I teraz naturalnym um, miejscem w bym to zrobił na początku, jest serwis aplikacyjny. Uwaga, co nowo mówię aplikacyjny, bo przy wypłacie mogę zrobić koordynację tych trzech rzeczy, czyli ten serwis, który byłby już związany z bazą danych też, z serwisami third party, z transakcjami, z security i tak dalej. Serwis aplikacyjny, o którym pewnie powiesz, orkiestrator procesu nie? biznesowego. Dlaczego tam? No bo na razie jest to jedna pojedyncza akcja. Dopiero wtedy, kiedy mi się to będzie powtarzało. A będę chciał mieć jakiś szereg dużych testów na te trzy operacje z, z odsetkami właściciela, swoimi kartą, to zamknę to w jednym obiekcie, że mógł to testować jednostkowo w, szereg, w szeregu różnych przypadków. Czyli szukam do, dyskomfortu, później szukam pobudek, żeby faktycznie to wyoptnąć jeszcze w ten dodatkowy byt, bo to ma jakiś swój koszt. Tak? No, ten byt nie istnieje, jest kolejną klasą, której nie, nie, do, końca wszyscy, którą nie do końca wszyscy muszą rozumieć. No wiecie, tych, tych takich kryteriów, tych charakterystyk jest tutaj troszeczkę. Ty można się posiłkować identyfikując te rzeczy. Wiesz, co, tak powiedziałeś o tej emocji, a uh, powiem ci, wiesz co? Ja chyba ci nigdy tego nie mówiłem, ale uh, jesteś, już tak mi się sko skojarzyło, wiesz, jakby z tobą to myślenie o, i mówienie o emocjach. I nawet pamiętam, gdzie, kiedy tego użyłem, znaczy użyłeś tego pierwszy raz, kiedy ja sobie usłyszałem, że ty mówisz o tym pierwszy raz, że programowanie, emocji i tak The dalej. Com. Dokładnie. Uch, Dokładnie. Ta prezentacja testach. o testach, o, o kochaniu i, i nienawidzeniu testów jednocześnie. Tam bardzo dużo mówiłeś, i pokazywałeś właśnie, jak to, że odczuwam jakąś emocję na przykład, związane właśnie, nie wiem, z, z trudnością przetestowania czy, czy jakąś inną, może w pływać na mój design tego kodu. Jeżeli ktoś tej prezentacji nie oglądał, ona chyba jest jeszcze w internecie, tak mi się wydaje. z Juga albo z innych miejsc też, więc DNA.conf chyba nie ma, bo to jest tylko dla uczestników DNA, ale jest w innych miejscach. Jeżeli była, faktycznie postaram się odkopać i ją podlinkować tutaj w opisie. Warte, warte obejrzenia zdecydowanie. Tak jest, jeżeli piszesz kod, ktoś ci nie podoba, się wkurzasz albo mówiąc inaczej inne słowo na w, albo ktoś na ciebie się denerwuje lub inne słowo na w. No i szukasz rozwiązania, tak? Albo jesteś mocno przywiązany do rozwiązania z kolei i nie, nie szukasz innych. Tak mi się wydaje przynajmniej. Takie doświadczenie pokazuje, że... że no niestety ja na początku yy, mojej drogi jako programista się do, często, często kierowałem tym, że, że no, musi być tak, czemu nie może być inaczej, przecież tak mówią książki, ale nie pasowało mi się do końca mm -hmm, jakby w tym mm -hmm. moim kontekście. No. Dobra zasada zawsze jest dobra, dopóki nie znajdziesz lepszej i nie osadzisz jej w kontekście konkretnym. Tak, no. kontekst. Znowu, kontekst jest tak. Tak, dokładnie. Jakiś taki przykład. Może z jakiegoś twojego właśnie doświadczenia, oprócz tego, tutaj tego właścicielstwa, oprócz tego tej konsolidacji, tak żeby jeszcze wiesz uzupełnić tutaj tę naszą gamę przykładów? Nasuwać się coś tak od razu na myśl. Wiesz co, przychodzi mi do głowy taki przykład, gdzie. Serwis nasz, jakkolwiek to brzmi serwis w usługi biznesowej, a nie serwis domenowy, czyli nasza aplikacja, nasz produkt O, agregowała różne informacje. Agregowała znowu konotacja z DDD, nie, agregowała, czyli zbierała informacje z różnych banków na temat wniosków pożyczkowych, które złożyliśmy do różnych banków. I każdy bank miał jakiś inny status tego wniosku. I mój zagregowany wniosek na podstawie tych iluś, x statusów miał, wiesz, kolejny status. I to było bardzo ważne dla biznesu, żeby ten status się zgadzał ze starym systemem. Więc można powiedzieć, że to była logika domenowa, jakby ten, ten status, jaką wybrzmiewał, na podstawie X różnych kombinacji statusów tych podstatusów bankowych. No i na początku to było tak zrobione, że jest ten serwis aplikacyjny, on pobiera te statusy i coś tam liczy. No a później pojawiała się potrzeba użycia tego kodu w innych kolejnych miejscach. Tylko bez tej całej orkiestracji już serwisu aplikacyjnego, który robił coś na początku i na końcu. No więc wyciągnęliśmy to z tych właśnie pobudek duplikacji kodu, nie duplikacji, ponownego użycia, o to chciałem powiedzieć, do serwisu domanowego, który właśnie dostawał pięć statusów na, na wejściu, a wyrzucał szósty, czyli ten nadstatus. Można powiedzieć, że to jest... Wręcz funkcja, prawda? Właśnie wiesz, to do tego chciałem nawiązać, bo w tych przykładach, które wcześniej tutaj przytoczyliśmy, tam za każdym razem była jakaś zmiana pod spodem, nie? Tak. A to wcale nie wymusza, jakby że ten serwis faktycznie ma coś zmieniać. Niekoniecznie. No właśnie to no się... kwestia implementacyjna, prawda? Tak. Bo ja mogę zmienić ten agregat pod spodem, albo mogę zwrócić ten agregat zmieniony i już mm -hmm. mam zamienioną, nieczystą funkcję na czystą, tak? Więc ten serwis domowy skoro jest bezstanowy, nie ma zależności, a nie powinien raczej mieć, no to mogę napisać go w ten sposób, że jest faktyczną funkcją. A często będzie tak jak z tymi statusami, że, że nawet nie mam się zastanawiać, dostaję 5 parametrów na wejściu i dostaję zwrotkę, czy się udało, czy nie, albo co się konkretnie udało. Mm -hmm. Więc też to będzie funkcja, co sprowadza się do bardzo łatwej testowalności, nie? Wejście, wyjście, mm -hmm. input, output, szereg parametrów wyjściowych, jak algorytm matematyczny. No dokładnie. No to co, to myślę, że chyba w tym wypadku, w tym momencie można postawić znowu kropkę. A charakterystykę przedstawiliśmy, jak to poszukiwać w naszych projektach. Myślę, że to jest też tutaj z tymi przykładami może być jakoś, powiedziałbym, prostsze. A za jakiś czas przyjrzymy się tutaj znowu serwisowi aplikacyjnemu. chociaż Znowu to może nie jest stricte wzorzec z DDD serwis aplikacyjny, bo to jest po prostu inny innego rodzaju mm -hmm. pattern. No, no też nie w sumie nazwa jest tamto. <grymne> Ale kilka wzorców tutaj jeszcze zostało takich implementacyjnych, czy to encja, czy to repozytorium, czy fabryka. Te jeszcze się tym nam ja przyjrzymy. Dzięki Kuba. Dzięki wielkie. Do Cześć. usłyszenia. Cześć.